Witam na kanale Kwasogranie. Stal Mielec Zagłębie, Puchar Kraju. Jak mówiłem, puchar jest dla nas ważny. Strączek, najlepszy nasz zawodnik. Zobaczymy, co chcą od nas nasi zawodnicy. Tirio. Rozważę jego prośbę. Może zagra. Dzień dobry. Okej. No, zagrał ostatnio na prawej stronie, więc no, była taka potrzeba, więc na pewno dostał szansę. Potem mecz z Wisłą Kraków, to też ciekawe będzie spotkanie. Zapraszam Was na mecz z Zagłębiem Lubin. Zobaczmy, kto jest na ławce, bo chciałbym, żeby Sotirio był na ławce i dostanie szansę. Szczutowski wyparł Kłos. Podmęczony jest Kłos, wejdzie Kort. Na jego miejsce Budzicki, Kreml, Lutflis. No, ostatnie spotkanie, ale to po tym meczu zobaczymy. Chyba nie poszło, z tego co pamiętam, zbyt dobrze. Pakulski, Ziwecz, Szysz. No, Szysz byłby fajnym zawodnikiem, ale nie stać nas na ten moment. No i tutaj znowu Boksa wypełnia parę z... Stali Mielec. Będziemy chcieli to zmienić. Moksal jest dobrym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że za często pojawia się w karierach Franka Kole. Zawodnik tani z wolnego transferu, potem reprezentant kraju po dobrych meczach w klubach, w których występuje. No i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Tomasiewicz, Manu, Szysz, dobra interwencja piłkarzy z Zagłębia. Zajc, a tutaj Boksal, tak go chwaliłem, a nie potrafił przytrzymać piłki. Manu, jest Mak. Mak próbował tutaj rozgrywać piłkę chyba z Urbańskim. Zawada, Oskar Zawada. Ważne dla nas spotkanie, chcielibyśmy przejść do kolejnej rundy. Puchar, no, możemy ligi nie wygrać, ale puchar fajnie by było mieć w swojej kolekcji. Możliwe to właśnie dojście do pucharów. Teraz Szysz, zawodnik, o którym wspominałem, na pewno byłby mile widziany w kadrze. Zagranie do Tomasiewicza, to był Tomasiewicz, nie Urbański, bo przecież Urbańczyk jest na ławce rezerwowych. Manu, piłka do Maka, Mak, strzał Buricz, strzał Maka broni, pewnie bez żadnych problemów. Rozgrywa piłkę do Lepczyńskiego, Kutka. No szkoda, Manu mógł podprowadzić troszkę bliżej tą piłkę pole karnego, no i obsłużyć wtedy dopiero Maka, a tak to Mak zdecydował się wcześniej na ten strzał. Obrońcy na razie trzymają w ryzach, nie dopuszczając do groźnych strzałów na bramkę Strączka. Żyro, Grzesik. Domański. Domański, Sitek. No, prawa strona na razie nie zagrożona, mam nadzieję, że Styk będzie jak najdłużej grał w klubie z Mielca. Domański, no ale niestety trybuny. Mamy szeroką gamę zawodników na środek, jest Kolt, jest Budziński. Jest Wyparło, jest Urbańczyk, jest Strączek, nie Strączek, tylko Tomasiewicz. No, albo zmiana Wyparło na prawą stronę, albo zmiana, Budziński raczej nie byłby dobrym ofensywnym zawodnikiem, bo no, jest zbyt wolny, on mógłby się sprawdzić oczywiście jako rozgrywający, ale nie jako ofensywny, gdzie na przykład tutaj patrzcie, Manu bez problemów radzi sobie z wyprowadzeniem piłki po skrzydle. Teraz będzie szukał podania do Maka. Mak, no i znowu Buricz bez, może tym razem z większymi problemami, ale broni tak samo. Manu, no Kutka okazał się lepszy w tym pojedynku z Manu. Lepczyński. Buricz bezbłędnie. Teraz dobra piłka do Gettingera, który tutaj zbiera te podania obrońców
Do 3 razy sztuka? Nie, do chyba do 4 razy sztuka, bo tym razem poprzeczka ratuje piłkarzy Zagłębia, którzy no, zostali zamknięci w tym kotle. Manu próbował przez obrońców przegrać tą piłkę do Maka, no ale tak jak mówiłem, no, Zagłębie posiada naprawdę kilku zawodników, takich jak Szych, jak Zajc, którzy mogą spokojnie rozmontować jedną akcją obronę Mielca. No i tutaj strzał z daleka Strączek radzi sobie z takimi strzałami bez problemów. Sitek, piłka do Grzesika. Przejmuje, no myślałem, że Grzesik przyjmie tą futbolówkę, aczkolwiek no, był chyba jeszcze faulowany razem z tym rozegraniem. Teraz piłka ponownie do Grzesika. Świetnie radzi sobie tutaj Grzesik z przejściem. Zawada, Oskar Zawada, strzał na bramkę, Buric broni 45 minut za nami. No, na razie bliżej chyba stanie do wygrania tego spotkania, aczkolwiek dalej 0-0 na stadionie w Mielcu. Obie drużyny z szansami na zwycięstwo. Manu, Krzyż. Pakulski. Okej, teraz błąd, Boksala w kryciu. Dobrze, Strączek. Piłka do Manu, rozgląda się, do kogo zagrać futbolówkę. Jest Sitek na prawej stronie. Ucieka tam Oskar Zawada. Sitek, świetna technika tego piłkarza. Przytrzymał tę futbolówkę, no ale już podanie nie było najdokładniejsze. Zakręcił tutaj po linią pomocy piłkarzy Zagłębia. Teraz Pakulski włącza się do tej ofensywnej akcji. Muszą uważać piłkarze z Mielca. Bartolewski będzie doszukał dośrodkowania. No i mamy to. Dośrodkowanie jest, ale niestety piłkarze Zagłębia nie odnaleźli się do końca w tej akcji. Piłka wznowiona już przez zawodników z Mielca. Sitek. Dobrze, teraz kombinuje tutaj z Makiem na skrzydle. Sitek. Jest coraz bliżej pola karnego. Mak troszkę wyrzucił Maka za pole karne. Zawada. Hinokio. Zajc. Krzyż. No i właśnie to jest ten zawodnik, który robi robotę, który robi przewagę. Próba dogrania tej piłki. Strączek jak struna wyłożył się. Wznowienie futbolówki, szybkie, niedokładne przejęcie. Strączek będzie jeszcze raz mógł poprawić swój błąd. Aj, co to było za zagranie? 64 minuta. Oskar Zawada zostanie zmieniony przez Sotirio. Manu Kort, Szutowski, Radecki. Na razie nie, na razie niech zostanie Sotirio. Jedynym zawodnikiem, który Mak już 3 razy zagroził, czy 4 razy zagroził bramce Zagłębia, więc zostaje na tym padole, musi w końcu zdobyć tą bramkę. Teraz Strączek, faulowany, na szczęście utrzymał się przy piłce Sotirio. Już dopiero wszedł, już przy futbolówce. Dobre zagranie do Manu. Manu uruchamia Gettingera. Gettinger, czekają piłkarze z Mielca czekają na wejście w pole karne. Domański, mamy to. Mamy to. Pierwsza bramka, 69 minuta. Pierwsza bramka, która no, wyprowadza zawodników z Mielca na prowadzenie. Piękna akcja, świetny strzał Domańskiego. Szkoda, że to nie Sotirio strzelał. Wszedłby i dałby na pewno tutaj Frankowi Kole możliwość wystawienia go w kolejnym meczu w pierwszym składzie. Na pewno taka bramka by pomogła w takich decyzjach personalnych. Mak. No, jest 1-0, ale to nie jest jeszcze czas, by świętować. Tomasiewicz próbował przejąć futbolówkę. Piłkarz z Mielca, Gettinger, 75 minuta, Gettinger jeszcze łapie futbolówkę w polu karnym, 77 minuta,
Na razie bez zmian. Chyba ta jedna zmiana tylko będzie Tomasiewicz. Piłka do Sotirio. Manu nie było na pozycji. Zejdzie Manu. No właśnie, wpuścimy Wyparło i Radecki wejdzie za Tomańskiego. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Widzę, że Gettinger jest podmęczony, ale zostaje na końcówkę tego spotkania. Mógł to strączek złapać. Zaczynają od bramki piłkarze z Mielca. Krzysik. Dobrze, do Tomasiewicza. Tomasiewicz szuka Radeckiego. Jest Radecki, jest Krzesik. Grzesik wymęczony, ale jeszcze kombinuje. Sotirio będzie strzelał. Daj, próbował pokonać Buricza. Lekko zawieszona piłka. Tomasiewicz. No, trzeba próbować Żyro. Trzeba próbować się zaskoczyć bramkarza. Tak, to zrobił właśnie Żyro. Strzał w 87 minucie. Pięknie wykonana akcja. No i mamy gola, mamy to. Sotirio. Kutka lepszy w tym pojedynku. Krzyż kolejny raz podciąga tą akcję Zagłębia. Próbują jeszcze piłkarze w pomarańczowych strojach na możliwe, że ostatnią akcję. Koniec. Jak najbardziej dobrze się wpisali. Mamy to, mamy awans w tej rundzie. Plis rozgoryczony. To go zmotywuje. No mam nadzieję, tak jak mówię, wrócimy do tego meczu, który powinniśmy wygrać wyżej. Tych akcji było sporo. Myślę, że to jest dobra opcja. I teraz zobaczmy na to. Dziękuję trenerze, że dał mi pan zagrać. Tylko tak dalej, super. No niech powolnymi krokami. Teraz zobaczmy sobie na ten mecz, w którym tak, to był mecz z Górnikiem Zabrze, który Flis no, położył w obronie. Teraz przed nami mecz z Wisłą Kraków, który już zobaczycie w kolejnym odcinku, raczej w kolejnym odcinku Krębowski. Na lewą stronę. Może to nie byłoby głupie. Grabowski, Lederman. To fajny zawodnik, ale może być dla nas za drogi. My chyba już nie mamy budżetu transferowego. Jeszcze sobie zobaczmy to. 420, ok. Coś tam mamy, coś nie mamy. Jeszcze może byśmy jakiegoś zawodnika, który by był w naszym zasięgu kupić. Patrzę tutaj na Hedleja. Końcowy raport Serafina Szota 825. No to są piłkarze, którzy mogą w kolejnym sezonie trafić do Mielca i tutaj z powodzeniem grać w pierwszej drużynie. Zachęcam do komentowania, subskrybowania tego kanału. I widzimy się w kolejnych odcinkach Pasogrania. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.